Witam, tutaj Ibiś, to jest 20. odcinek PWWM. Tak, dobrze mówię? Tak, dobrze. Na becie 1.7.3, czyli ostatniej wersji przed Adventure Update. Ostatniej wersji z Farlandami. Zrobiłem przed chwilą kopię świata i zauważyłem, że nie wstawiłem intra. Pewnie wy też zauważyliście, że nie ma intra po żeniu odcinku. A to dlatego, bo... No bo to nie jest już na tamtym miejscu, gdzie byliśmy. Nie? No. Też tak pewnie uważacie, że intro tu się nie nadaje. Tamto. Dobra, gramy. Zrobiłem kopię. I przy okazji poszedłem tam do domu, daleko, daleko. To jest bardzo daleko. I jak będzie Adventure Update, to będzie się stakować żarcie i będziemy mieli 10 razy tyle miejsca, co mamy teraz. I nie ma coś... I nie ma dźwięku. Albo to mi słuchawki nie działają, tak jak powinny. Uuu, jakie fajne drzewo. Tak, więc podróżujemy dalej. Tam tą stronę się nie zapuszczam, bo tam jest mój dom. Ja to wiem, sprawdzałem to. Szedłem w tamtą stronę, mój dom jest na koordynatach X20 i Z600. Sprawdziłem to. No, i zrobiłem następną kopię świata. Ja tych kopii mam chyba 4. Pierwsza kopia była na becie 1.5 robiona. I ja te kopie kiedyś tam wam udostępnię, nie? Jak będziecie chcieli, to udostępnię wam te wszystkie światy. Będziecie mogli sobie zobaczyć, co wtedy było, a nie, wy wiecie, co wtedy było. Ale jak... Nie wiem, kiedyś tam pewnie wam udostępnię. Co jakiś czas będę miał pewnie dawał. Nie wiem tego, nie wiem, nic nie ważne. Nic nie mówię. Pewnie następno... Pewnie poprzedni odcinek nazwał się Dziennik Łysego i tego, jak on się tam zwał. Jak zwał, tak zwał. Łysego... Włóczęgi. Tak. Tak się pewnie nazywał tamten odcinek. Ja tak myślę, że go nazwę, tak? Bo ja go jeszcze... Nie wrzuciłem. Tak, dzisiaj jest 14 listopad, kiedy to nagrywam. Wrzucę to pewnie ostatni tydzień listopada. Tak mi się wydaje, tak. I to jest właśnie ten pierwszy odcinek z maratonu. Tak, maratonu PWM, który mówi, że PWM będzie codziennie. O, poleż wiru. Tak, od dzisiejszego odcinka, czyli tego, który będzie 23 listopada, tutaj codziennie będzie PWM. Tak jest, codziennie. Bo odcinki będą krótsze, dlatego mogę ich więcej zrobić. No nie? Mam nadzieję, że cieszycie się. Ja to sobie policzę jeszcze, jak to mi wyjdzie, jeśli chodzi o czas. W ogóle co tak pusto i te trawy nie ma ani nic. Pole żwiru. Dawno nie widziałem pola żwiru. Dzisiaj jestem sam w domu, dzisiaj jest sobota. Dzisiaj też... Moja siostra ma urodziny. Tak, wczoraj jej złożyłem życzenia. Tak? No tak bym powiedział. Chociaż nie do końca. No. Tak. Świetnie. Tak. To jest ostatnia wersja Farlandów. Szkoda, że usunął Farlandy. I ja mówiłem, że je pokażę w tym odcinku, ale wątpię w to. Raczej nie. Teraz pewnie możecie zauważyć screenshoty Farlandów, jeśli je wstawiłem. O, patrzcie, tutaj woda zamarza. Oreo. O, kolejny Lava Lake? Trochę dziwnie to wygląda. Ale okej. Okay. Dobra,
Następna sprawa jest taka, że kiedy ja już tam wrócę do domu, to tam już nie będzie tak, jak było wcześniej, jak wyruszyłem, bo będą nowe update'y i w ogóle to miejsce się całkowicie zmieni. Ja to wiem, bo patrzyłem tam. Dlatego właśnie wyruszyłem na przygodę. No i to jest śnieg pozorów, który jest niewidzialny. I mam mój kijaszek, także myślę, że miecz wyrzucę, bo jest niepotrzebny. Ja to naprawdę zrobiłem. Wiem, jestem głupi, ale co tam. W domu mam mnóstwo żelaza, nie? No pewnie. Kijaszek jest najlepszy. Poza tym mam więcej slotów teraz. I następna sprawa, jaką zrobię, jeśli chodzi o to wszystko, co tutaj mówię, to jest pora dnia, nie wiem która. Ten odcinek będzie bardzo krótki, ponieważ chciałem tylko informację wystawić i tyle. A poza tym jest godzina 12:30 i wypiłem Pepsi już dawno temu, o którym słyszeliście pewnie tydzień temu. Tak, tydzień temu mam to samo Pepsi, które wypiłem tydzień temu i mam butelkę do teraz. Chociaż to jest to samo Pepsi, które wypiłem tak naprawdę 2 godziny temu, a nie tydzień temu. Nie wiem, czy rozumiecie cokolwiek z tego, co mówię. Dzięki. Nie ma miejsca. No trudno. To jest mój kij. Czemu tu jest wszędzie lód? Teraz podróżuję na koordynaty X. W ogóle teraz to jest daleko, strasznie mój dom. Ja w ogóle zobaczę programem specjalnym, jak ja daleko jestem od domu później. Bo ten program jeszcze nie działa na tą wersję. Ale później będzie działał. Na betę nie działa ten program. No sorry. No przepraszam, ale na ten program, na tę wersję nie działa ten program. Ale jak przejdziemy na release, to wtedy będę mógł go użyć. Bo już release jest bardzo niedługo. Dwie wersje zostały. Bety. 1.8 i 1.8.1. I to tyle. Także za dwa odcinki. Zostały trzy ostatnie odcinki, licząc razem z tym, jeśli chodzi o betę. Potem już będzie release. Rozumiecie? W końcu release. Ile mamy kilometrów? 90, już bym powiedział. Dużo. Ale długi biom zimowy. Ja nie mogę. Trafił mi się świat zimowy. Super. Aha, czemu ja gram na... Dobra, nieważne. To jest potwór jakiś. Na pewno. Oreo. O, nareszcie normalny biom. Leśny. Leśny, leśny, leśny biom. Tra la 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 la. Leśny, leśny, leśny biom. Tra la 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 la. Właśnie dlatego, że w 1.8 wprowadzą nazwy biomów i pozmieniają w ogóle wiele. Dużo biomów dodadzą. Dlatego tutaj też biom się zmieni. Tak samo ten śniegowy biom. Tutaj nie będzie biomu śniegowego. Wszystkie tutaj biomy się pozmieniają. Ja to wiem. A czy wy to wiecie? Bo ja nie wiem, czy wy to wiecie. Najgorzej by było, gdybym miał biom śnieżny tam, gdzie jest dom. To by było najgorsze, jak dla mnie. Bo nienawidzę biomu śnieżnego. Tak, tutaj wszędzie jest biom śnieżny. Nienawidzę go. Nienawidzę go. Ale ja dużo gadam. Może powinienem się zamknąć? No nie wiem. Czy powinienem się zamknąć? W ogóle tu są całkiem miłe tereny. Kurczaczki w ogóle. W ogóle kurczaczki niedługo będą dropić żarcie. Świetne to jest dla mnie. O, żelazo, przyda się. Zwłaszcza, że niedługo będę mógł mieć więcej miejsca w ekwipunku.
Strasznie szybko ta zbroja się marnuje. Ja nie mogę uwierzyć, że zbroja jakiejś żelazna była taka słaba. To jest śmieszne. A nawet smutne. Bo to nie było sensu robić zbroi w takim razie. Wystarczy sobie skoczyć lekko i już jest zbroja połamana. Dobra, jako że się kończy już dzień, trzeba będzie się gdzieś zakopać i wyspać, na przykład tutaj. No. I skończyć odcinek, bo ten odcinek naprawdę miał być krótki. O. Przy okazji sobie też żelazo mogę przepalić też, nie? A co dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ... nie wiem dlaczego. Po prostu dobra wiadomość. No. I ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.